dzisiaj, kochana? No, a miałaś jakieś zachcianki, odkąd zaszłaś w ciążę? Nie! Właśnie wcale! Twój baleron? Trzymasz? Powodzenia ze swoim małym prosiantkiem. O, prosiantko. Może to ci pomoże? Całusy, twój kopciuszek. O, o matko, zaraz się rozpłaczę. Ale co to jest? Wiesz, to te kubki. O, zaraz. Dzieci robią kubki? Wszyscy je robią, kochanie. Fiona! Fiona! Zrobiliśmy zrzutkę i też coś dla ciebie mamy. Ja! Mój prezent jest największy, bo ja cię kocham najbardziej. Nie zużyj od razu. Całusy, ty Śnieżka. A co to jest? Bezpłatna opieka do dziecka. Dziecko szyja. Kochana jesteś, Śnieżko, ale nie mogę go przyjąć. No, nie przejmuj się, w domu mam 6 takich samych. Ale co on robi? Sprząta? Karmi? Nawet piersią! No, a to co zostaje dla mnie, Śreka? No wiesz, przynajmniej podratujecie trochę wasz związek. Jasne. Wielkie dzięki za radę. A co to konkretnie ma znaczyć? Oj, ale nie obrażaj się zaraz, kochanie. Przecież wiesz, jak to jest. Dziecko krzyczy i nie daje wam spać. Nie masz czasu, żeby o siebie dbać. Rozstępy! Romantyzm diabli biorą. Wybaczcie, ale czy któraś z was ma dzieci? Święte słowa. To dziecko tylko wzmocni uczucie, które łączy tych dwoje, odkąd się znają. Jak Szrek zareagował, jak się dowiedział? Opowiadaj. Więc jego pierwszą reakcją było takie... Gdzie są Szrek i Fiona? Ja tam gości nie kojarzę! Ja, a nawet Nine! A może tak ciut grzecznie i tak się składa, że teraz to ja zasiądę tutaj na tronie? Zasiadać na tronie to ty se możesz tylko po to, żeby zabić kota! Hak, gadaj! Albo cię ciachnę! Mam na ciebie haka! Umiesz kłamać. Więc powiedz mi, kukiełko, gdzie jest Szrek? No więc nie wiem, gdzie go nie ma. Próbujesz mi wmówić, że nie wiesz, gdzie jest Szrek? Nie byłbym do końca szczery, twierdząc, że nie mogę z całą mocą zaprzeczyć, że potwierdzenie jest lub nie jest prawdziwe. A zatem wiesz, gdzie jest? Więc jest jeszcze jakiś dziedzic? Nie! Hak!
pozbędziesz się tego nowego króla. Jestem. A potem dostarcz mi Shreka. Zaplanowałem dla niego specjalne atrakcje. O, babciu. No aż nie wierzę. Ja mam być królem? Ja wiedziałem, że pochodzę z rodziny królewskiej, ale nie myślałem, że ktoś jeszcze o tym pamięta. O nie, co więcej, król wybrał cię osobiście. Serio? Nieźle. Ale przecież bycie królem nie może być takie proste. Więc właśnie jest takie proste, naprawdę. Jasne, czasem trzeba kogoś pasować albo ochrzcić jakiś statek. A przy okazji, bardzo istotne jest, żeby nie za mocno uderzyć butelką. A co to za problem? Nawet idiota rozbije flaszkę o statek. Więc właśnie podobno to nie takie łatwe. Rany, ale będzie niesamowicie. Imprezki, księżniczki, własny zamek. Księżniczki, żyć nie umierać, stary. Będziesz się pławić w luksusie. Najlepsi kucharze będą na każde twoje wezwanie. Ale co ważniejsze, będziesz miał cały sztab testerów. Poważnie? A właściwie co oni robią? Próbują każdą potrawę, zanim ją zjesz. Żeby upewnić się, że nie jest zatruta. Zatruta? Albo zbyt słona. Nie bój nic, w zamku nic się nie stanie. Będziesz miał setki ochroniarzy. Ochroniarzy? Fanatycznych. W każdej chwili będą gotowi oddać własne życie, żeby chronić twoją skórę. No świetnie. A losy całego królestwa będą zależeć od ciebie i twych rządów. Kombinuj tak, żeby nie było głodu. Albo dżumy. Tak, dżuma jest wredna. Kaszel, konwulsje, pękające wrzody. Pękające wrzody, hej. Bardzo z ciebie śmieszny kotek jest. No o co ci chodzi? O to, że Arcio może to opacznie zrozumieć. Arcio? No i znowu mi poszło biodro! Co ty wyrabiasz? A jak ci się wydaje? Niestety nikt cię nie pytał zdania! Ale ja nie mam pojęcia, jak być królem! Potraktuj to jako staż! Przyznacie się, nie chcę cię rozczarować, ale wracam do szkoły! Czego chcesz? Znów być frajerem? No i widzisz, co zrobiłeś? O, wielkie dzięki, wasza wysokość. O, teraz wasza wysokość. A co się podziało, frajerze, e? Hej, jak ci się wydaje, że to cokolwiek zmienia, to nic z tego. Wracamy do zasiedniu Górogrodu. Czy ci się to podoba, czy nie, stary? A po wszystkim zostaniesz ojcem. Co? Powiedziałeś ojcem. Wcale, powiedziałem królem, bo zostaniesz królem. Bo zostaniesz królem. Weź, spadaj. Można wiedzieć, gdzie się wybierasz? Tam, gdzie moje miejsce. Daleko od ciebie. Masz tu natychmiast wrócić i mówię bardzo poważnie! Szefie, nie sądzę, żeby zamierzał. I może tak jest lepiej. To nie był odpowiedni materiał na króla. A w ogóle to kiedy chciałeś mu powiedzieć, że to najpierw ty miałeś nim być? No, świetny pomysł. Akurat zamierzałem się zgodzić. Poza tym on będzie 10 razy lepszym królem ode mnie. Szrek, jak chcesz się z młodym dogadać, to musisz mówić jego językiem. Masz rację, ośle. To chyba zrozumie. Szrek! No daj spokój, tak tylko żartuję. Chociaż... Słuchaj, Artur, jak powiesz mi, Szrek, stary, co to za kwaśne klimaty, to ja to zrozumiem, spoko. Nie próbuję ci jakoś ściemniać, czy wstawiać tani las, czy takie tam różne. Mówię jak ziomal do ziomala, yo! O, chociaż przyluka, jak to jest być kingiem. I jak ci coś nie przypasi, no wiesz, jak ci winy zgrzytnie, to powiesz, o nie, kochany, albo star, co ty w kółki lecisz? I ja wtedy zrozumiem. Ale powiedz mi to w klasie, go! Arthur, nie wiem czego! Nie, to się już skończy, no!
mojej krainy łagodności. Przypominam, że złe energie zostawiamy poza obrębem ośrodka. A teraz... Na home. A mogłem kupić tę wersję z gwarancją. Profesor Merlin? Znasz tego gościa? No, mieliśmy z nim magię praktyczną, ale się załamał psychicznie. Tak naprawdę to był tylko przejściowy kryzys w wyniku przemęczenia. I na prośbę swojego terapeuty, jak i samorządu rodziców, bez żalu powróciłem na łono natury, żeby kontemplować życia sens. Jo, a teraz może chcecie coś do jedzenia albo picia? A nie. Na pewno nie skusicie się na moje pyszne kamyki w polewie? Z własnych mereczek. Dzięki, ale po drodze najadłem się głazami, wiesz? Możesz nam za to powiedzieć, jak dojść do Zasiedmiogórogrodu. Ej, dlaczego nam? A kto powiedział, że ja tam idę? Ja to mówię. Za dużo teraz od ciebie zależy, żebyś kręcił noskiem i kwękał, że nie chcesz. Chcesz mieć króla, tak? To sam nim zostań. Starałem się być miły, chłopcze, ale skoro tak to wygląda, to pogadamy inaczej. Czyli to była twoja lepsza strona. No, dokładnie. Jeszcze się za nią stęsknisz. Wiesz co? Idź może posrać jakichś chłopów na szalokosach, a mi daj spokój! To miała być taka dowcipna uwaga o ograch, tak? Pakuj swoją królewską mość w troki i szoruj na zamek, zanim cię tam kopnę. No! To wiesz, gdzie ten zamek, czy nie? Oczywiście, że wiem, ale widząc, jak beztrosko nakręcacie tę straszną spiralę nienawiści, odmawiam w imię karmicznej równowagi. Jaka spirala nienawiści? Posłuchaj, to pomożesz nam w końcu, czy nie? Jak najbardziej, ale dopiero kiedy wy zbadacie ścieżki swojej duszy. Wiesz co, chyba nie za bardzo. Jak chcesz, albo ścieżki duszy, albo brutalna terapia decybelami. No dobrze, już dobrze, niech będą ścieżki duszy. A teraz skupcie się, ogień pokaże wam prawdę. Patrzcie i mówcie, co widzicie. Zgadywanki. Dobra, ja tu widzę gofry z bitą śmietaną w polewie makaronowej. Dobrze, ogrze, teraz twoja kolej. Widzę autostrady i stadiony? I o to chodzi! To teraz on. Ale bzdety. Au. Sam jesteś bzdety. Patrz i nie wydziwiaj. Więc tak. Dwa ptaki siedzą w gnieździe. Chyba ojciec i syn. Tak, tak. Daj się porwać, daj się porwać. Zaraz ten duży właśnie odleciał. Dlaczego zostawił syna samego? Ten mały też próbuje wzlecieć, ale on nie ma pojęcia jak. Masz nieźle narąbane, stary. Kompletny przypał. Tak, tak, jasne. Wszystko wiem. Ten ptak to ja. Mój ojciec mnie olał. I co z tego? Słuchaj, więc ten... Uznałem, że warto trochę podrasować klimat. No wiesz, na waszą męską, oczyszczającą rozmowę. Wiem, jak to jest czuć, że nie jesteś na coś gotowy. Nawet ogry czasem się boją... No wiesz, nie mówię, że często. Chcesz, żebym zasiadł na tronie, ale ja nie mogę. Kompletnie się do tego nie nadaję i nie będę, rozumiesz? Nawet własny ojciec wiedział, że nic ze mnie nie będzie. Oddał mnie do tej szkoły przy pierwszej okazji i... Ostatni raz go wtedy widziałem. Mój ojciec też nie był specjalnie rodzinnym typem. Tak, na pewno bardziej od mojego. Ach tak, tylko że mój był ogrem. Raz nawet próbował mnie zjeść. Całe szczęście, że się zorientowałem. Zwykle nie kąpał mnie w marynacie i nie kładł do łóżka z jabłkiem zamiast smoczka. No dobra, aż tak źle to nie miałem. Wiesz, może się zdziwisz, ale mimo mojego oczywistego uroku i urody, kiedyś wiele ludzi uważało mnie za potwora. I przez dość długi czas nawet im wierzyłem.
Ale przychodzi dzień, kiedy nie obchodzi cię już, co inni o tobie mówią i wreszcie sam wiesz, kim jesteś. Wiesz co? Jesteś w porządku, Shrek. Tylko musisz trochę rzadziej się pieklić i trochę częściej się myć. Dzięki, stary. Z tym myciem to dlatego, że śmierdzisz. Jest to strasznie. Tak.